Witam Was w programie Lekko Zdrowo Ekspresowo. Dzisiaj będziemy gotować leniwe pierogi. Leniwe pierogi to jest trochę tak smak mojego dzieciństwa. To są takie pierogi, które robi się mega szybko, są rzeczywiście ekspresowe i wymagają naprawdę bardzo małej ilości składników. Potrzebujemy biały ser. To może być tłusty ser, to może być chudy ser, po prostu biały ser dobrej jakości. Potrzebujemy jajko, potrzebujemy kaszę mannę, może być masło, mogą być migdały, mogą być jakieś inne orzechy, ale wcale nie muszą. Mogą być owoce, ale wcale nie są nam potrzebne, po prostu tak przy okazji, w zależności od tego, jak będziemy chcieli to podać. Ten przepis jest bardzo prosty i zaczynamy po prostu od tego, że ser rozgniatamy. I to jest tak, że trzeba go bardzo dokładnie rozgnieść, tak żeby po prostu był maksymalnie rozrobiony. Na 400 g białego sera potrzebujemy jedno jajko. I jedna uwaga, ponieważ to jest tak, że jajka są jednak od zwierząt, to musimy je myć i zanim je wrzucimy do garnuszka czy do jakiejś potrawy, do czegokolwiek, to potrzebujemy najpierw sprawdzić, czy są świeże. Możemy to zrobić w ten sposób, że zanurzamy je w szklance wody i sprawdzamy, czy wypłynie. Jeśli jajko wypłynie, to nie jest dobre i nie jemy go, nie rozbijamy, wyrzucamy, a jeśli jest na dnie, to znaczy, że jest dobre. Rozbijamy jajko. Kładamy na talerzyk. O. I popatrzcie. To jajko nawet tak trochę wystaje. Jest w takiej formie, że widać, że nie płynie, tylko po prostu ma swoją taką formę naturalną. To znaczy, że jest świeże i że jest dobre. Wlewamy jajko do sera. Mieszamy. No i teraz to trochę czasu nam zajmie, dlatego że musimy to po prostu wszystko dokładnie wymieszać. Systematycznie mieszamy. W momencie, kiedy ser już wymieszamy dokładnie z jajkiem, dodajemy do tego kaszę mannę. I teraz tak, na 400 g sera i jedno jajko potrzebujemy szklankę, przy czym nie wsypujemy całej szklanki do tego sera, tylko część musimy zostawić, ponieważ będzie nam potrzebna później. Wsypujemy. Teraz mieszamy. I kasza manna jest w tej potrawie po prostu lepiszczem, które sprawi, że w momencie, kiedy weźmiemy i wsypiemy te, włożymy pierogi do gotującej się wody, to one nie rozlecą się. Nie będziemy mieli zupy serowej, tylko będziemy mieli po prostu pierogi. Dobra. Trochę dosypiemy. Woda nam się już gotuje i to bardzo dobrze, dlatego że będziemy potrzebowali dobrze gotującej się wody, żeby te leniwe pierogi zrobić. Ok, słuchajcie, popatrzcie, to już jest wymieszane i tak naprawdę to jest ciasto podstawowe, z którego będziemy robili właśnie leniwe pierogi, ale z tej masy serowej możemy zrobić równie dobrze knedle. Za chwilę Wam to pokażę. Woda nam się już gotuje, ciasto serowe, masa serowa jest już wymieszana, w związku z tym robimy tak. Po pierwsze, wysypujemy na deskę mannę, kaszę. Na to, ok, kładziemy pastę czy masę serową. I teraz musimy to w ten sposób zrolować, żeby zrobić takie kopytka. Okay. I to jest ciasto, które nie jest takie, że możemy po prostu przygotować i będziemy czekać z gotowaniem. W momencie, kiedy już uformujemy takie wałeczki z tego ciasta, należy je szybciutko pokroić i wrzucić do gotującej się osolonej wody. Więc ja jeszcze na dodatek robię taki myk, zaraz Wam pokażę, że każde takie kopytko jeszcze dodatkowo przykładam do kaszy mannej po to, żeby mi ta kasza manna
tak naprawdę ona ma za zadanie to, że ona zrobi taką warstewkę dookoła tych kopytek i po prostu ta masa serowa nie wypłynie, co jest bardzo istotne, no bo byłaby właśnie taka zupa serowa, co byłoby bardzo niesympatyczne. Tuż przed włożeniem naszych leniwych pierogów do wody, przed ugotowaniem, wsypujemy sól. Tak mniej więcej łyżeczkę soli na garnek gotującej się wody. To sprawi, że podniesie się temperatura. Wkładamy delikatnie nasze leniwe pierogi do gotującej się wody i czekamy, aż one wypłyną. Moje leniwe pierogi już się ugotowały. One wyglądają tak. W momencie, kiedy po prostu one wypłynęły, to one już były gotowe. A teraz Wam pokażę, jak je podać. Możemy je podać z masłem, ale moim zdaniem masło to jest taki słaby pomysł, bo masło tak naprawdę jest tuczące. Ser jest dosyć kaloryczny. Kasza manna jest kaloryczna. I jeśli my do tego dodajemy jeszcze masło, no to mamy tak naprawdę taką bombę kaloryczną. Możemy podać to w zupełnie inny sposób, dużo ciekawszy. Możemy podać to z owocami. Dzisiaj przygotowałam, są maliny, ale są też truskawki i ja przyznaję, że ja wolę wersję truskawkową, więc potrzebujemy kilka ładnych truskawek. I te truskawki po prostu możemy albo pokroić w pasterki i podać z truskawkami, albo możemy zrobić taką salsę truskawkową, i podać to właśnie w takiej salsy truskawkowej. Ja myślę, że ta salsa truskawkowa jest dużo bardziej atrakcyjnym pomysłem. To się robi prosto, popatrzcie, ja po prostu kroję truskawki już na talerzu. I w momencie, kiedy pokroimy truskawki na takie drobne kawałeczki, tak, że powstanie nam salsa truskawkowa, po prostu nakładamy na nie nasze pierogi. Kilka, tak nie za dużo, nie za mało, tak po prostu, żeby nam smakowało. I możemy to jeszcze na dodatek przybrać po prostu płatkami migdałów i wtedy to już będzie w ogóle taki obiad, deser. No i tak to wygląda, smakuje super i wygląda też bardzo ładnie, także polecam serdecznie. Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednym. Ta masa, z której zrobiliśmy leniwe pierogi, może być równie dobrze masą, z której będziemy robili knedle z truskawkami. Ona się naprawdę bardzo dobrze do tego nadaje i wtedy sprawa jest bardzo prosta. Robimy wtedy taką rzecz. Stawię to, żeby nie przeszkadzało. Bierzemy porcję ciasta, taką mniej więcej jak na łyżce się zmieści. Dodajemy truskawkę, oczywiście bez zieleniny. Otaczamy to. No i na koniec musimy to otoczyć w kaszy mannej, dlatego że inaczej nam się to rozleci w gotowaniu. Okay. I takie knedle opuszone kaszą manną gotujemy tak samo jak gotowaliśmy leniwe pierogi, czyli po prostu wrzucamy do gorącej, gotującej się wody, która jest fasolona, czekamy aż wypłyną, wyławiamy i one są już gotowe. Moje knedle są już gotowe. Położyłam je na plasterkach truskawek. Wyglądają tak, ozdobione malinami i właśnie truskawkami. Zapewniam, że są pyszne. No i co? I właściwie to już można jeść. Także polecam Wam serdecznie. Pycha. To był program Lekko Zdrowo Ekspresowo, nagrany w studiu telewizyjnym Młodzieżowa TV. Zapraszam Was do następnych programów. Lajkujcie, szerujcie, komentujcie, piszcie do nas, co byście chcieli, żebyśmy ugotowali albo o czym opowiedzieli, a my to zrobimy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.